Siema. Od jakiegoś czasu planowałem nagrać jakikolwiek film z Kanady, więc w końcu stwierdziłem, że zabiorę się za to. No i jest. A plan na dzisiaj, jaki mam, to generalnie umyć samochód. Co prawda jutro ma padać, ale jest dość brudny, więc nie będę żadnych tutaj dodatkowych takich quick detailerów używał i tak dalej. Szybkie mycie, wycieranie i koniec, żeby po prostu samochód był czysty. Pogoda na zewnątrz jest taka trochę szarówka, ale jest ok. Pierw co muszę zrobić, to ogarnąć tutaj mieszkanko i będę gotowy do ogarnięcia samochodu. Mam kilka godzin, zanim zacznę jeszcze pracę, więc trzeba wykorzystać jakoś ten czas. Więc ja się zabieram jak najszybciej za ogarnianie chałupy. Dobra, chałupa ogarnięta, teraz jestem w stanie jechać ogarnąć samochód. Myślę, czy będę odkurzał, ale chyba nie. Co jedyne potrzebuję, to umyć w sumie tyle. Lecimy na myjnię. Zanim pojadę umyć samochód, coś trzeba zjeść. Jest godzina 13:25, a jadłem tylko bułkę rano. Jest tortilka taka z mięskiem z grilla, więc będzie jedzone teraz i po tym jadę umyć samochód, bo jest naprawdę brudny. Pogoda nie jest zbyt ciekawa, ale co zrobię. W ogóle jestem ciekawy, jak to się przyjmie. Jeżeli będzie fajny odzew, ogólnie chcę to robić, w sensie nagrywać filmy, bo to jest coś ciekawego, coś, co chciałem zawsze zacząć. Nigdy nie miałem możliwości ze względu albo na czas, albo na sprzęt, nie miałem takiego sprzętu, jaki chciałem mieć, żeby zacząć nagrywać, a teraz jest i sprzęt, czas nie do końca, ale coś się załatwi. Szczerze, mega. Raz na jakiś czas spoko. Kosztuje to jakieś $17. 14,50 plus podatek. Mniej więcej. 17. Muszę się przyzwyczaić też do tego, jak ludzie patrzą, jak się nagrywa. Kwestia przyzwyczajenia i będzie dobrze. Taki zestawik dzienny praktycznie. Red Bullik. Ten jest Acai. Fioletowy. Powiem szczerze, że posmakował mi. Jest dobry, nie jest za słodki. Próbowałem wszystkie smaki w sumie. I ten i żółty. Żółty jest chyba mango. Według mnie są najlepsze. Dobra, zjedzone. W sumie tak naprawdę to połknięte praktycznie. Wiem, co myślisz. Ale zjedzone. Teraz Red Bullik dokończony będzie. Jadę na myjnię umyć auto. Tak wygląda pogoda aktualnie, taka szarówka. Słoneczko czasami wychodzi, ale samochód wyczyszony. Ładnie się prezentuje, tym bardziej teraz jeszcze ładne słoneczko wyszło, chmurki się przerzedziły, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Więc teraz pokażę wam, jak wygląda autko. Autko umyte wygląda ładnie, ładnie się prezentuje. Bardziej jeszcze słoneczko ładne wyszło.
Więc jest ładnie, pięknie. Przez cały dzień praktycznie słońce wyszło ze 2-3 razy, jak byłem w pracy rano. Później było totalnie szaro, ponuro. Teraz moim auto tak samo szaro, ponuro i przyjechałem tutaj, wytarłem auto i słoneczko wyszło, więc ja się bardzo cieszę z tego powodu. Więc tak się prezentuje autko. I teraz odpalamy i jazda. Tak brzmi Mustang z H-pipem i z bez maflerów i generalnie chyba już bez katalizatorów, bo chyba się już wypaliły, ale jest dobrze. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że padła mi bateria w kamerze, wróciłem do domu, zacząłem pracować nad swoją stroną internetową i w sumie przed chwilą się położyłem do łóżka na chwilę. W sensie chciałem się zdrzemnąć, ale patrzyłem na zegarek, mówię, kurczę, jest czwarta, na szóstą idę do pracy, więc nie ma sensu już tak na godzinę kłaść, bo prawda jest taka, że pewnie bym się położył i bym przez po 2 godziny, albo i nawet 3. Więc wstałem się o godzinie 5 rano, przepraszam, 4:30. 4:30, przyszedłem do pracy na 6:00. Przyjechałem do domu, posprzątałem, ogarnąłem się, pojechałem umyć samochód. To co zresztą jest w filmie i teraz z powrotem do pracy. I spoko. W sensie nie spoko, że idę teraz do pracy, bo idę na jakieś 3-4 godziny, ale w sensie taki lejtowy dzień jest w sumie. Tak zrobiłem wszystko, co chciałem i jeszcze w międzyczasie jestem w stanie iść do roboty, więc jak najbardziej na plus. W ogóle fajną rzecz kupiłem ostatnio w sklepie, to się to jakoś rozjaśnić jeszcze bardziej. Uda się. Okej, kupiłem sobie fajny gadżet do domu. W sensie nie tyle co gadżet do domu, ale bardziej zabawkę dla siebie. I kupiłem za $20 Mustanga Shelby GT500. Powiem szczerze, że spoko. Cena $20 za coś takiego, ale mam plan. W sensie on jest aktualnie tak jakoś, jest niebieski, ale wkrótce nie będzie już niebieski, bo postanowiłem, że go w sumie przemaluję w kolory swojego samochodu i to będzie tak jakby model mojego samochodu, który będzie sobie stał, żeby po prostu była taka pamięteczka. Co prawda mój jest V6, to jest GT500, więc dużo różnicy jest, tak? Zderzak, maska, inny spoiler jest na nim. No i to jest rocznik 2020, więc inaczej w ogóle wygląda. Po faceliftingu jest i po ogólnie nowszy model, tak? Więc z tyłu światła inaczej wyglądają. Ale w sensie tak mniej więcej kolorystycznie będzie tak mój samochód. Mam spray z kolorem mojego auta. Delikatnie chyba ciemniejszy, ale będzie dobrze. I w sumie tyle. Stwierdziłem, że kurde, czemu nie? Fajna sprawa. Za 2 dychy? Ogólnie lubię takie rzeczy, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taki mały prezencik po prostu i go wezmę. Ja w sumie tego jeszcze nie rozpakowałem. To tak się generalnie prezentuje samochód. I on wkrótce będzie w kolorze mojego auta. Muszę tylko... Kurde, to się otwiera. Ale bajer. Co tu się jeszcze otwiera? Na pewno drzwi, na pewno klapa z tyłu, maska. Ogólnie i tak ten samochód muszę rozebrać na elementy pierwsze i zacząć się powoli bawić z tym, w sensie z malowaniem go.
No, to jest super charger zamontowany w środku. Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać. Jest super charger zamontowany. To klapek. Mają bagażnik. Mnie interesuje bagażnik w sumie teraz. Zobaczyłem, że da się go otworzyć i chcę sprawdzić. A w bagażniku, szczerze powiem, nie ma nic. W sensie tutaj jest dużo mniej miejsca niż naprawdę jest autentycznie w Mustangu, więc słabo. Ale taki modelik. Więc spoko. W sumie to na tyle będzie w tym filmie, bo nie wiem co więcej powiedzieć. Na razie.